Państwu zapraszam na kolejny odcinek podcastu Czystej Gospodarki Impaktu pod tytułem Gospodarka na nowo. Znajdujemy się dziś w przestrzeni The Heart na 38 piętrze wieżowca Warsaw Spire w Warszawie, a moim gościem jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pan Tomasz Chrustny. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, w tym tygodniu nałożyliście na Idea Bank kolejne 4 kary o wartości ponad 17 milionów złotych. To nie był pierwszy raz, kiedy nałożyliście takie kary. Proszę nam wyjaśnić, czego te kary dotyczą. Niestety praktyki, za którą już kiedyś karaliśmy tenże podmiot, mianowicie wprowadzenie konsumentów w błąd, a także mis-selling. Różnica polega na tym, że mamy inne produkty finansowe, które w tym wystąpiły. Dodatkowo nałożyliśmy karę również za wystąpienie klauzul modyfikujących. Tak naprawdę klauzul też niedozwolonych, jeżeli chodzi o działania i umowy zawierane z klientami. I dodatkowy element, który również tutaj wystąpił, bo w ramach tego komunikatu przekazywaliśmy informacje o 4 decyzjach. Również tutaj nałożyliśmy obowiązek wypłaty rekompensaty za mis-selling, a zatem nieprawidłowe informowanie konsumentów o ryzykach, o spodziewanych zyskach, też o gwarancjach, bo rzeczywiście oni byli przekonywani o tym, że certyfikaty inwestycyjne funduszy Trigon, obecnie Lartic, że są bezpieczne, zagwarantowane, więc tutaj również zobowiązaliśmy bank do wypłaty rekompensaty po 38 tysięcy złotych na każdy zakupiony przez konsumenta certyfikat. Więc mamy z jednej strony karę finansową za tą działalność niezgodną z przepisem prawa, za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, nieprawidłowe informowanie, mis-selling i klauzule, i to jest kwota ponad 17 milionów złotych. I oprócz tego rekompensata, tutaj to jest kilkanaście milionów złotych, które rzeczywiście bank powinien decyzją prezesa UOKiK jest zobowiązany do tego, żeby wypłacić konsumentom za to, że produkty miały być bezpieczne, nie były zgodnie z profilem ryzyka i z tymi preferencjami samych konsumentów. Natomiast właśnie to sprzedawanie produktów z gwarancją, że będzie stopa zwrotu, że będzie wysoki zysk, że nie będzie ryzyka, to jest ta odpowiedzialność banku, za którą teraz ma obowiązek wypłacić rekompensatę właśnie za to wprowadzenie konsumentów w błąd. W pandemii widzimy, że coraz więcej klientów, coraz więcej ludzi posiadających oszczędności odchodzi od tradycyjnych lokat bankowych, które przynoszą już zyski na poziomie stopy zwrotu na poziomie 1, maksymalnie 2%, a chyba nawet już nie, i szukają innych, trochę bardziej zyskownych, a przez to bardziej ryzykownych inwestycji. Czy widzicie ostatnio więcej takich praktyk, jak właśnie mis-selling lub oferowanie klientom produktów inwestycyjnych, które są sprzedawane jako mniej ryzykowne niż naprawdę są? Rzeczywiście dostrzegamy tego typu zjawiska. Jest to związane nie tylko z COVID-em, z tą trudną sytuacją po lockdownie i skutkami gospodarczymi, ale też między innymi z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która w krótkim czasie trzykrotnie doprowadziła do obniżenia stóp procentowych. To jest dobra wiadomość dla kredytobiorców, bez dwóch zdań, bo rzeczywiście koszt obsługi tego typu zobowiązań jest dużo niższy. Natomiast wiąże się on również z tym proporcjonalnie, że zmniejszono wysokość oprocentowania na lokatach, depozytach. Więc gorsze dla oszczędzających. Więc tutaj między innymi pojawia się ta pokusa do tego, żeby poszukać dodatkowego miejsca, gdzie mogłoby wystąpić gwarancje zysku, gdzie mogłaby być bezpieczeństwo, ale pamiętajmy o tym, i teraz między innymi rozpoczęliśmy też akcję w ramach naszej komunikacji społecznej do tego, żeby konsumentów ostrzegać o tym, że właśnie te alternatywne inwestycje finansowe, czy ta pokusa do tego, żeby zapewnić sobie wyższe stopy zwrotu, często nie mając świadomości, że jest to związane z dużo większym ryzykiem, może powodować utratę naszych oszczędności, oszczędności konsumentów, i mamy świadomość również tego, i o tym też ostrzegaliśmy już wielokrotnie. Teraz ta kampania, którą rozpoczęliśmy, kampania w mediach publicznych, ale też włączają się inne media czy organizacje pozarządowe, ona zmierza między innymi do tego, żeby właśnie uwrażliwić konsumentów, że ich oszczędności, chociaż te lokaty mają niskie oprocentowanie, to rzeczywiście w bankach one są bezpieczne. Natomiast musimy bardzo ostrożnie podejmować decyzję odnośnie tego, czy wybieramy jakieś inne źródło inwestowania, jakiś inny produkt finansowy. Jest wiele podmiotów, wielu nieuczciwych przedsiębiorców, ale też osoby fizyczne, które próbują nas przekonać do tych alternatywnych form inwestowania, dając to poczucie bezpieczeństwa, które jest absolutnie nieuzasadnione. Nie tak dawno ostrzegaliśmy między innymi my, jako UOKiK, także KNF ostrzegał o wekslach inwestycyjnych. W rzeczywistości
czegoś takiego nie ma. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczny weksel inwestycyjny, jeszcze taka pokusa do tego, żeby sugerować, że jest zabezpieczony jakimiś nieruchomościami. Weksel to jest stary instrument finansowy, dobrze znany, ale jest związany również z wysokim ryzykiem. Tego typu pokus do tego, żeby oferować właśnie alternatywne inwestycje. Inwestycje, gdzie jest niska bariera wejścia, ale jest związana z tym, żeby zdobywać kolejne osoby, które będą właśnie poprzez promowanie wciągane do tego typu przedsięwzięć. A zatem mówimy bardzo często o piramidach finansowych czy innych produktach quasi-bezpiecznych z gwarantowaną wysoką stopą zwrotu. My ostrzegamy, bo mamy świadomość tego, że jest wiele osób, które próbują się dorobić w tym trudnym czasie. Jednocześnie jest wielu konsumentów, którzy mogą stracić swoje środki, swoje oszczędności. Tego chcemy uniknąć. Mhm. A jakiego typu poza wekslami inwestycyjnymi produkty inwestycyjne widzicie na rynku, które są potencjalnie niebezpieczne albo bardziej ryzykowne niż w rzeczywistości są? Mi się wydaje, że takich produktów najwięcej jest obecnie związanych z rynkiem nieruchomościowym. Tak, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o nieruchomości, konsumenci mają taką nadzieję, że jest to twardy aset, że jest twardy składnik aktywów, który zabezpiecza dany przedmiot inwestycji. Między innymi też ostrzegaliśmy, to jest drugi przykład, też bardzo dobry, kondo hotele. Same w sobie one mogą się wydawać inwestycją trafną, natomiast w pewnym momencie wystąpił wysyp tego typu ofert, gdzie mimo wszystko musimy pamiętać, że są to oferty o obniżonym poziomie płynności. To nie są oszczędności, że jeżeli będziemy potrzebowali w danym momencie, tu i teraz sprzedać tego typu składnik, bardzo często nie jest to możliwe w krótkim czasie i nie uzyskamy zwrotu. Co więcej, same stopy zwrotu, gdzie również tutaj ostrzegaliśmy, że te oferty, że gwarantowane 10%, gwarantowane 8%, nie mają absolutnie pokrycia w rzeczywistości. Nikt nie jest w stanie nam zagwarantować stopy zwrotu. Jeżeli ktoś ma oszczędności, ma ich więcej, chce zainwestować i jest świadomy ryzyka, nie mamy z tym problemu. Natomiast mamy problem z tym, że niektórzy przedsiębiorcy dają poczucie bezpieczeństwa i wciągają osoby, które co do zasady lokują środki w bardzo bezpiecznych przedsięwzięciach. Lokaty bankowe, depozyty, a jednocześnie pod pretekstem właśnie tego poczucia bezpieczeństwa, że mamy nieruchomość, nie stracisz, konsumencie. Warto, bo już tutaj pan Krzysztof zarobił i dobrze na tym wyszedł, zarabia i żyje na bardzo ciepłej wyspie i twój los będzie podobny, jeżeli zainwestujesz. To nie ma nic pokrycia, to nie ma pokrycia w rzeczywistości i chcemy właśnie uczulić, uwrażliwić osoby na to, że tego typu przedsięwzięcia zawsze są związane z poważnym ryzykiem. Zawsze konsument powinien mieć tą rzetelną informację o tym, że może utracić oszczędności, a niekiedy również, że może bardzo nie w danym momencie odzyskać te środki, nawet jeżeli istnieje możliwość na przykład sprzedaży danego składnika, który jest zabezpieczeniem tego typu inwestycji. To wtedy to może zająć więcej niż miesiąc, to może zająć nie tylko miesiące, ale może zająć lata. Także ze względu na to, że niekiedy w tego typu umowach istnieje, są one obwarowane dłuższym okresem wyjścia z inwestycji. Stąd miejmy świadomość tego, że nie ma gwarantowanych i bezpiecznych przystani, nie ma gwarantowanych stóp zwrotu, ale zawsze jest ryzyko i jest to również ryzyko utraty oszczędności. Mhm. Właśnie trzeba przypomnieć słuchaczom i widzom, że to ryzyko jest zawsze ważone, ryzyko i zysk zawsze idą w parze, to znaczy im większy potencjalny zysk, tym zawsze wyższe ryzyko i odwrotnie. Poza rynkiem nieruchomości obserwuję też coraz więcej ostatnio produktów, które są oparte o rynek surowców, na przykład inwestycje w złoto, które jest taką bezpieczną przystanią podczas wszelkiego rodzaju kryzysów finansowych. Czy takie zjawisko też ma miejsce w Polsce? W każdej sytuacji, gdy mamy dużą podaż pieniądza, gdy rzeczywiście jest płynność, a my jesteśmy w sytuacji, gdy moglibyśmy powiedzieć, że nawet jest troszkę nadpłynność. Te środki, które Polacy mają zgromadzone na kontach, to są bardzo duże pieniądze. Jest to poszukiwanie alternatywy. Gdzie możemy uzyskać większe stopy zwrotu? I rzeczywiście proszę zauważyć, giełda polska zaczyna bardzo odżywać. Widzimy, co się dzieje w Stanach, gdzie ta nadpłynność jest już na tyle wysoka, że mamy rekordy, jeżeli chodzi o wycenę niektórych spółek, na przykład spółek technologicznych i to pokazuje, że rzeczywiście ten pieniądz krąży i szuka takiego miejsca, gdzie te środki mogłyby być zainwestowane. Jeżeli chodzi o inwestycje surowcowe, moglibyśmy porównać to rzeczywiście do czy do futuresów, czy do opcji, a zatem instrumenty, które są już dużo bardziej skomplikowane, są powiązane z wyceną innych składników i oczywiście są pewne standardowe produkty, tak? Możemy myśleć o na przykład futuresach, czy o jakichś kontraktach terminowych,
długoterminowych, czy właśnie tak zwany rynek commodities, a za tym między innymi właśnie złoto, kruszce, ropa naftowa, czy inne elementy. Oczywiście to już bardzo mocno ewoluowało. Mamy na płodach rolnych, zboża, niezboża. Musimy pamiętać zawsze, że te elementy są, tego typu produkty finansowe nie są łatwe. One są dość skomplikowane także, jeżeli chodzi o wyceny. Co więcej, ta zmienność na poziomie notowań również jest dosyć istotna. Zatem tak jak możemy szybko zyskać, tak szybko możemy również stracić. Co więcej, w klasycznej ekonomii, w klasycznych finansach tego typu produkty były zazwyczaj adresowane do tych, którzy powinni zabezpieczać swoje pozycje biznesowe, a zatem były adresowane do przedsiębiorców, do profesjonalnych urzędników, do profesjonalnych inwestorów, którzy rozumieją, jak jest skonstruowany produkt, jaką ma zmienność, kiedy tak naprawdę opłaca się wyjść z inwestycji, bo jest to na przykład związane z pewną sezonowością, ale też między innymi do funduszy hedgingowych, czy do innych funduszy inwestycyjnych, a zatem mówimy o pełnej profesjonalizacji. Od kilku lat widzimy, że rzeczywiście ta zmienność i chęć do tego, żeby pokazać, zobacz, w krótkim okresie wygenerowano super zwrot z inwestycji, super zysk. Często nie mówi się o tym, że proporcjonalnie rzeczywiście została zrealizowana strata albo w późniejszym bądź wcześniejszym etapie. A zatem pokazuje się wycinek całości po to, żeby zachęcić również konsumentów do wejścia w inwestycje. W inwestycje konsumentów, którzy bardzo często chcą lokować środki. Chcieliby również na nich zarobić, ale nie mają profesjonalnej wiedzy o tym, na czym polega zmienność, jak się kształtuje wycena danych walorów, czy rzeczywiście kiedy warto wejść, a kiedy już warto wyjść, albo nie warto wchodzić. To jest rzeczywiście ta... Dużo pole do popisu tutaj dla UOKiK-u. Częściowo tak, bo częściowo jest to w naszej gestii, ale proszę pamiętać, że mówimy też o rynkach finansowych. UOKiK co do zasady zajmuje się zbiorowymi interesami konsumentów, więc tam, gdzie jest ten wolumen. Ale zanim będzie pole do działalności UOKiK-u, czy na przykład KNF-u, czy GIF-u, czy innych instytucji, które są powołane do tego, żeby zapewnić tą zgodność z przepisem prawa, jesteśmy my jako konsumenci. Nasze decyzje konsumenckie są niezwykle ważne i roztropność, przezorność, ostrożność, czytanie umów, tak, ale też ta świadomość tego, że nie ma osoby zbyt inteligentnej, zbyt doświadczonej, która nie dałaby się oszukać. Zawsze jest ktoś, kto będzie próbował wykorzystać nasze poczucie bezpieczeństwa, nasze poczucie pewności, niekiedy nawet wcześniejsze doświadczenia, których nie da się ekstrapolować na przyszłość, do tego, żeby rzeczywiście zachęcić nas w inwestycje. I to się zmienia w czasie. Jest mowa o kontraktach, jest mowa o commodities, jest mowa dzieła sztuki. Pamiętajmy, że kiedyś też były bardzo modne, czy klasyczne samochody. To wszystko czy zawsze jest ryzyko. Nie tylko jeżeli chodzi o stopy zwrotu, ale też między innymi tego, że sama wycena tego typu walorów jest bardzo często wątpliwa i ryzyko straty tutaj również jest bardzo poważne i może się zmaterializować szybciej niż myślimy. Wystarczy przypomnieć jedną z pierwszych baniek w historii gospodarki, kiedy nie pamiętam już w którym wieku w Holandii za bulwę rzadkiego tulipana płacono tyle, co za nieruchomość. Przejdźmy do innej niedawnej decyzji UOKiK-u, w której urząd nakazał 14 bankom wypłacenie odszkodowań tym klientom, którzy przed terminem spłacili swoje kredyty konsumenckie. Będzie to kosztować banki około 1,5 miliarda złotych, więc był to bardzo duży problem. Proszę nam krótko wyjaśnić, dlaczego UOKiK powziął taką decyzję. Więc przede wszystkim, co zakomunikowaliśmy nie tak dawno? Zakomunikowaliśmy to, że największe banki po pierwsze zwracają konsumentom opłaty, prowizje, niekiedy również części ubezpieczenia, które ci wpłacili bankowi w momencie, gdy zaciągali kredyt konsumencki, a zatem co do zasady kredyt konsumencki, ale także pożyczki, wpłacali na początku, a później przed czasem spłacili dany produkt finansowy, a zatem na przykład zaciągnęli pożyczkę czy kredyt na 10 lat, na 5 lat, a spłacili rok, 2 lata wcześniej. I to, co komunikowaliśmy, to jest to, że po pierwsze rzeczywiście te instytucje finansowe już teraz zwracają konsumentom proporcjonalną część pobranych opłat. Co więcej, realizują te działania zgodnie z naszą pewną wizją i interpretacją przepisów, a zatem stosując metodę liniową, która jest transparentna, łatwa do zrozumienia, łatwa do obliczenia, czytelna dla konsumenta, może pewne kalkulacje przeprowadzić samodzielnie, także z wykorzystaniem kalkulatora, który przygotowaliśmy właśnie dla konsumentów na stronie internetowej UOKiK-u po to, żeby móc obliczyć, jaką
kwotę powinien odzyskać z banku, a nie zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej, które tutaj próbowało forsować między innymi część banków, Związek Banków Polskich, ze względu na przepisy na przykład rachunkowości. Więc tutaj ta metoda liniowa to jest też pewien sukces, którym chcieliśmy się podzielić, bo jest to też pewna bardzo materialna korzyść dla konsumentów, która tutaj została osiągnięta. Mówimy tak naprawdę o pewnym działaniu, które ma swój początek, o ile dobrze pamiętam, w 2016 roku. A zatem wówczas, gdy wskazaliśmy naszą interpretację, ale nie tylko, tutaj również rzecznik finansowy ówczesny był włączony w cały proces, aby wskazać instytucjom finansowym, że powinny dokonywać zwrotu części pobranych opłat i prowizji w oparciu o ustawę o kredycie konsumenckim w sytuacji, gdy kredytobiorca przed czasem spłaca dany produkt finansowy. I wówczas nie boicie część się, banków, że to 1,5 miliarda trochę uderzy w branżę ale bankową? Ważne jest to, że wyraźna była nasza interpretacja przepisów. Część banków zakwestionowała tego typu interpretację przepisów. Skończyło się to w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które w zeszłym roku w sprawie Lexitora, tak zwane małe cłe, wyraźnie potwierdził naszą linię interpretacji przepisów. A zatem to, co robią teraz banki, to jest zwrot środków, które powinny na bieżąco spłacać konsumentom w sytuacji, gdy ci przed czasem dokonali zwrotu, spłacili dany produkt finansowy. Nie domagamy się w imieniu konsumentów niczego więcej niż to, co powinni oni otrzymać już dawno temu, a gdzie instytucje finansowe stały na stanowisku, że nie, te opłaty i prowizje to jest nasza część wynagrodzenia, która nam się należy. Wyraźnie wskazywaliśmy, że to jest nieprawda. Jeżeli konsument wywiązał się wcześniej, to powinien te środki odzyskać. I tutaj mówimy o sytuacji, gdzie to jest pewien element sprawiedliwości. Jeżeli konsument się wywiązał, jedna strona kontraktu wywiązała się przed czasem, to również te koszty, które towarzyszyły temu produktowi finansowemu, powinny zostać zwrócone. I te zwroty będą realizowane też w kolejnych miesiącach. Mogą się przeciągnąć. To jest też kwestia to, żeby właściwie instytucje finansowe w przyszłości realizowały tego typu spłaty. 1,5 miliarda złotych co najmniej. To jest to nasze oszacowanie. I zachęcamy do tego konsumentów, żeby w sytuacji, gdy wcześniej... Musi złożyć konsument w ramach badanie. Procesu reklamacji musi się zwrócić do instytucji finansowej i zażądać tego zwrotu właśnie proporcjonalnego, liniowego. Tego też bardzo staramy się pilnować, żeby ten zwrot liniowy wystąpił, bo to jest też korzystniejsze dla konsumenta. A panie prezesie, ale czy się boję, jeżeli chodzi o sektor finansowy? Jeżeli chodzi o banki, banki są instytucjami, które ponoszą szczególną odpowiedzialność. Są instytucjami zaufania publicznego. I jako instytucje duże, profesjonalni użytkownicy, którzy żyją z całego sektora, żyją z gospodarki, ale jednocześnie zapewniają niezwykle ważną funkcję. Zapewniają taki krwiobieg, przepływ pieniądza w całej gospodarce, co jest niezwykle istotne i dla konsumentów, i dla przedsiębiorców. To, co tutaj my wskazaliśmy, to jest to, że ta odpowiedzialność, ona jest związana dwukierunkowo. I konsumentów za produkty, za spłaty, to jest zawsze to, co konsumenci mają obowiązek, spłacać kredyty, spłacać pożyczki. Banki bardzo mocno to pilnują. A zatem jeżeli jest ta część, gdzie konsument powinien odzyskać ten zwrot, tutaj my również stajemy po stronie konsumentów, żeby banki realizowały te wypłaty, wykonywały to swoje obowiązki i rzetelnie rozliczały się z konsumentów. Nie chcemy nic więcej niż tego, z czego sami również bankowcy czy banki jako instytucje domagają się od konsumentów. Panie prezesie, na koniec chciałbym zapytać o to, w jaki sposób zmienił się lub nie zmienił model działania UOKiK-u podczas pandemii. Przede wszystkim stawiamy na efektywność. Mamy być instytucją, która jest skuteczna i również w czasie lockdownu, w czasie pandemii, poza tym, że doszły nam nowe obowiązki, też widzieliśmy, że zmienił się zakres działalności przedsiębiorców. Odeszły na przykład, czy nieaktualny stał się na te 2 miesiące problem pokazów, a zatem wykorzystywania seniorów po to, żeby im tam te przykładowe garnki wcisnąć za dużo większe pieniądze niż w rzeczywistości kształtuje się ta wartość produktu. Natomiast pojawiły się inne nadużycia, inne problemy, czy właśnie z pospolitymi oszustwami, czy innymi formami po to, żeby przejąć oszczędności, czy inwestycje alternatywne, ale także również produkty, usługi, które mamią konsumentów tym, że zapewniają albo odporność, albo wspierają leczenie w przypadku wystąpienia koronawirusa, a w rzeczywistości to nie występuje. Pojawił się bardzo duży problem, jeżeli chodzi o kwestię cen. Widzimy, że tutaj rzeczywiście ten element to jest niezwykle istotny.
istotne z punktu widzenia dochodów gospodarstw domowych i tutaj również się włączyliśmy. Natomiast w całym tym etapie, w całym tym procesie oczywiście też dużo więcej legislacji, ale walczymy o to, żeby być instytucją, która stoi na straży ochrony konkurencji, która stoi na straży konsumentów, widząc te zagrożenia, które są przed nimi. Więc mamy świadomość tego, że pomimo tego, że było trudniej, teraz już wróciliśmy do standardowej, takiej typowego modelu pracy, jesteśmy w urzędzie, działamy do tego, żeby te czy postępowania, czy inne nasze działania były realizowane na bieżąco, ale mamy świadomość też tego, że te wyzwania się zmieniają w czasie. To udowodnił nam głównie COVID, że te zagrożenia, perspektywa zmienia się w czasie i musimy mieć na bieżąco elastyczność do tego, żeby podejmować te wyzwania. Niekiedy takie, których dotychczas nie realizowaliśmy, na przykład jeżeli chodzi o kwestie cen. Natomiast mamy też świadomość tego, że cała ochrona konkurencji stoi przed całkiem nowymi wyzwaniami. E-commerce, gospodarka w ogóle cyfrowa, ale też wykorzystanie naszych danych przeciwko konsumentom, na przykład danych biometrycznych czy wielu innych, to jest również wyzwanie, które my jako UOKiK traktujemy bardzo personalnie. Widzimy, że jeżeli chodzi o ochronę konkurencji, musimy tutaj się zaktywizować, pójść w nowe narzędzia, bo ich potrzebujemy dlatego, że przedsiębiorcy zmienili model działania. Jeżeli mówimy o zmowach przetargowych, już to nie jest klasyczne porozumienie na piśmie, gdzie jesteśmy w stanie uzyskać umowy. Całkiem inne narzędzia, które są potrzebne. Musimy też po efektach nauczyć się rozpoznawać te właśnie źródła problemów i działać dużo sprawniej, dużo efektywniej. O to teraz też walczymy. To są też nowe kompetencje, które zdobywamy i one mają jeden podstawowy cel. Jeszcze lepiej wykonywać nasze ustawowe obowiązki. Moim gościem był prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pan Tomasz Chrustny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ogromnie.